Panie i panewy, jest troszeczkę ślisko. Na pewno niejednym z was zdarzyło się, że jeździliście sobie fajnie, pięknie, śnieżek jest, ale potem jak się wszystko ubiło, to robi się właśnie coś takiego i jest tak zwany taniec na lodzie. I się rusza, ale jest troszeczkę zimno, a ja chcę wam pokazać też przy okazji, że no ślizgamy się. Cały czas się ślizgamy. Nie jest za przyczepnie. Drapiąc się jak ta małpa po głowie, powiem wam tak, chcę sprawdzić, jak będzie się zachowywać opona zimowa na lodzie. Oczywiście jak wejdziecie sobie w internet, to każdy wam napisze, tam wyczytacie, że no nie ma praktycznie różnicy, jest lipa i w ogóle na lodzie jest po prostu jak na lodzie. Tylko różnice są takie, że nie wszędzie mamy taką samą chropowatość tego lodu, nie? Bo jak jedziemy sobie nad jakieś jeziorko, te sprawy, no to tam jest naprawdę ślisko. Tam wtedy bez kolca nie podchodź, jest ciężko ruszyć. Choćbyśmy, nie wiem, jak muskali te sprzęgło, tam starali się, żeby ta tarczka, jak w filmie romantycznym, przytuliła się z całym tym układem, żeby to wszystko ładnie zadziałało, żeby tak delikatnie ten moment poszedł na te kółeczka, to dupa i ta się kręci koło, nie możesz wyjechać, mówisz, kurde, czemu nie wsadziłem opony dobrej zimowej, albo czemu nie można tu jeździć z kolcami? No właśnie, czemu nie można jeździć z kolcami, jak nie ośnieżacie dróg? Normalnie by się wbijały i jazda. Nie, bo napisy będą się zdzierać. Tak ich nie widać tak naprawdę. Znaki poziome, pionowe, wszystko zaspane śniegiem. Jest chropowate trochę, co? Jak się przejedzie paluchem? Jest chropowate. Tak? Ale tutaj już tak nie ma. To jest wyjeżdżone. Zobaczcie, jak lśni. Tutaj aż lśni tak naprawdę. To jest bardzo, no taki już naprawdę wyślizgany, elegancki lodzik, tak jak trzeba, żeby idealnie wywalić gonga. Tak wygląda nasza droga na prawym pasie. Tu są ślady wyjeżdżone. Te ślady są zawsze już wyślizgane i śliskie. Co chciałbym zauważyć? Chciałbym zauważyć fakt, że wielu kierowców jedzie po prostu tym śladem. Wiecie, o co chodzi? Tym śladem, a ten ślad już przez to, że jest cały czas ubijany, wyślizgiwany, jeżdżony, to ten ślad robi się właśnie gładziutki, ślizgutki. No i normalnie... O! Jest tarcie? Nie ma tarcia, można wjeżdżać. No i dlatego jeździcie sobie, jak to moja babka mówiła, okorakiem. Nie no, jeździcie okorakiem. Tutaj macie, zobaczcie, no, jakbyście trzymali się tej strony, tutaj, wykorzystujcie najbardziej przyczepne elementy, punkty drogi, nie? Czyli musielibyście jechać po prostu tędy. To co, zaczynamy jazdę, pokażę wam, jak zachowuje się opona letnia. Zrobimy sobie tutaj taki slalomik przy 20 na godzinę. Postaram się przy 20. Zobaczymy, jak opona letnia będzie kleić. Zaczynamy 15 metrów, 20 na godzinę. Włączymy trochę ogrzewanko. Temperatura nie zbija, ciekawe. Mamy 20 na godzinę. No i wyrobiło. Przy 15 metrach wydało. Było bardzo fajnie, tylko szkoda, że to gówno piszczy. No i tutaj już nie wydało, w tą stronę nie wydało. Nawierzchnia nawierzchni nierówna. Obróć. Dobrze. Nie ma różnicy, to po co przepłacać letniego lacza. Nie kupuję zimówek, bo letnie też... No kurwiator pokazuje, że letnie też trzymają. Na godzinę. Pięknie. W tą stronę jakoś fajnie idzie.
troszeczkę więcej niż 20, 21. BMW E46, opona zimowa. No i zobaczymy, 15 metrów ustawione. Jak to sobie będzie dawać radę? Sam jestem ciekaw, bo tam wiecie, czyta, że nie ma różnicy. No na lodzie to wiadomo, że tam opona nie klei, ale jest coś takiego, panie i panewy, że nie mamy stuprocentowego takiego lodu, czystego stuprocentowego lodu, jakbyśmy gdzieś wjechali na jakieś jezioro zamarznięte czy coś w tym stylu. Dlatego tutaj opona zimowa może szukać gdzieś tej przyczepności. Ja wyłączam oczywiście kontrolę trakcji z przytrzymaniem. Staram się złapać te 20 na godzinę, nie buksując. No i zaczynamy. Jest nawet tak, bym powiedział, że było nawet troszeczkę ponad, ale co można powiedzieć, czy jest troszeczkę lepiej. No i widzicie, jak jest czysty lód, jak jest ten czysty, czyściutki, taki nieskazitelny lód, jak dobrze filtrowana gorzała, no to wiadomo, że wtedy akurat jest na odwrót, bo filtrowana dobrze gorzała równa się lepiej, ale tutaj czysty lód równa się gorzej, bo na czystym lodzie naprawdę nic się tam nie zyska, więc to jest niestety taka kaszanka i będziemy się ślizgać. Ale tutaj jak jest troszeczkę tego miejscami mniej ubitego śniegu, mniej wyślizganego, no to wtedy robi się coś takiego, że no jednak tą przyczepność, tak wydaje mi się, że opona daje zimowa. No zobaczmy teraz, jadę jeszcze raz, z której zaczynać. Zacznę może z tej. Dobra, zaczynamy z tej. Jadę ponad dwie dychy. Tyk. Tyk. Wyda? Wyda, dobrze. No i jednak powiem wam, że minimalnie, ale jest lepiej, nie? Nie zawrócimy nawet tutaj, no niestety. Więc panie, taki największy plus opony zimowej to jest to, że ona jednak zgarnia gdzieś tą przyczepność, gdzieś szuka tej przyczepności na tym chropowatym śniegu. Bo tak jak mówiłem, jeździmy nie po wyjeżdżonych śladach, gdzie są najbardziej wyślizgane, tylko jedziemy tak, żeby nawet po tym śniegu, żeby ta opona miała przyczepność. I na pewno zauważycie, że samochód dużo lepiej się trzyma. Macie jak, możecie cokolwiek zrobić, ten samochód wyhamować troszeczkę, no różne rzeczy. Jedziemy teraz troszeczkę szybciej, mamy teraz 22 na godzinę, może nawet troszeczkę więcej. No, niestety, ale nie wydało. Nie wydało. No, bywa i też tak. Nie wszędzie mamy właśnie ten stuprocentowy lód, te sprawy. Taki czysty, wyślizgany, czyściutki lód. Nie wszędzie mamy. Jeżeli opona zimowa wypala poza ten obszar, ten wyślizgany, i wchodzi na troszeczkę, no ja nie mówię, że śnieg, ale troszeczkę mniej ubity ten lód, taki mniej ubity ten śnieg, to wtedy ta opona troszeczkę ratuje całą sytuację. No jednak zawsze lepiej jest mieć tą zimową oponę niż jej nie mieć. Ameryki nie odkryłem. Tak czy siak jeździ się na tym i na tym na lodzie bardzo źle. Chciałbym przede wszystkim teraz w końcu sprawdzić, czy jeżeli spuścimy powietrze z opony zimowej do jakiegoś minimum, może jednego bara, zobaczymy, jak opona się wtedy będzie trzymać. Może będzie ta nawierzchnia szersza, będzie bardziej się kleić. Oczywiście wiadomo, opona się psuje, ble, ble, ble. Ale wiecie, czasami trzeba improwizować, trzeba sobie radzić. Może nie mamy rewelacyjnych gum, te sprawy. No ale i musimy jakoś dojechać, a że zrobiło się ślizgawica, no to wtedy trzeba co zrobić? No spróbować spuścić powietrze. Zobaczymy, czy coś to da. Kiedyś tak robili, teraz to nie wiem, czy tak robią. Cholera go wie. O, i Passat Bacy, może jakoś przejedzie. Dobra, slalom ułożyłem ludziom, dobrze jest. No to tak, zaczynamy. Dobra, zaczynamy, panie i panie, spuszczamy te powietrze do takiego naprawdę dosyć sporego minimum. Zobaczymy, co to będzie. 1-2 zróbmy, dobra. Ja pierdzielę. Dobra, jedziemy te 20. Nie wiem, uważam, że jest chyba nawet gorzej. Ale dobra, poczekajcie, wstępną diagnozą. Jedziemy troszeczkę szybciej. U.
chuja, tam tak samo jest, masz przejeżdżę na lodzie tak samo, jakbyś jechał czy to na wysokim ciśnieniu, na niskim ciśnieniu, gówno, to wszystko warto, nie potrzebuję, tylko z domu wychodziłem, nie? Ja pierdziele, pany. No lipa jest, no jest lód, jak jest lód, to nic nie zrobisz, no co zrobisz, nic nie zrobisz, musisz jechać wolno, jechać okorakiem masz zapierdalać, wtedy nic nie przywalisz. Tak to możesz sobie, o, kręgle k***a ponapierdalać. O, i to wszystko. Dobra, slalomik teraz, Krzysztof, zrobisz taki jak Altonen. O kurwa, kto zrobił slalomik, kurczę. Zrobił Altonela właśnie. Jestem zarobiście rozczarowany, bo gówno to dało. Czy to spuszczasz powietrze? No można by było jeszcze powalczyć z tą oponą letnią, czy się spuści powietrze, czy będzie lepiej, ale no powiem wam, że jak jest ślisko, to jest kuźwa ślisko i gówno zrobisz. Jaka opona? Sraka opona. Jak jest lód, to możesz jedynie się pomodlić i wyobrazić sobie, że masz kolce. O. Możesz sobie wyobrazić, że masz kolce i możesz przycisnąć do 130. Mówisz, wchodzę w zakręt, bo mam kolce, a jednak ich nie masz. Ale wtedy za to masz ten, przeszczep szpiku. Lub cokolwiek tam innego, albo transfuzję. Wiecie co? Naprawdę myślałem, że jak spuści się troszeczkę te powietrze z zimowe opony, to może być trochę lepiej. Gówno tam, nie jest lepiej. Nie jest lepiej, nie jest gorzej. Opona letnia jest tak samo lipna jak praktycznie opona zimowa, choć opona zimowa ma troszeczkę więcej do powiedzenia. Jeżeli gdzieś tam poza lodem, gdzieś tam złapie troszeczkę tego zimnego, ledwie ubitego śniegu, no to jeszcze coś tam się dzieje. Ewentualnie ciepły śnieg. Jeździcie po ciepłym śniegu, żółty. Po żółtym śniegu jak się jeździ, to jest najlepsza przyczepność i tyle. Dobra, spierdzielam, bo nas przejadą. I tyle. To by było jakby, ja tu nagrywam, a tu mnie przejechał samochód, nie? To by była akcja. Poszedł, poszli konie. No i widzicie, kierowcy BMW zasuwają jak świry. Renault poszło jak ta lala. Wiecie czemu kierowcy Renault są szybcy? Bo nie chcą pokazywać brzydoty Renotali za długo. Nie no, to suchar jak cholera. Dobra, kończymy ten pierdzielnik. Widzimy się w następnym odcinku. A ja nagram jakieś gówno ciekawe dla was. I tyle.